Witam, witam kochani serdecznie do 25 października 2020, do czytania z kart anielskich. Porady, co dla nas? No, patrzcie, że wybrałam i zawsze wybieram to jako dodatkowa wiadomość. To tło, które jest przed Wami, i tu jest coś zamrożone, jak widzicie. To jest. Zamarznięta woda, lód, która dalej jest wodą, tyle, że nie parą, nie płynącą, tylko coś zamarzło. Uczucia: Czyżby zamarzły? Czyżby ktoś nie chciał już nawet odczuwać? Jaka ostra skała? Czyżbyście się tak, co niektórzy czuli? No, dodatkowo mówi Archanium, Michał, delikatnie ze sobą. Traktuj siebie z miłością, odpowiednio odżywiaj się, myśl, mów i cokolwiek robisz z delikatnością, spokojnie, z miłością do siebie i nie obwiniaj się, i nie denerwuj się, niczemu to nie pomoże. A więc delikatnie. Fajnie, widzicie, zamyka oczy i mówi, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Więc może niektórzy się tak czujecie, więc oczywiście następne wiadomości pokazują więcej. Wyszła ta, miej otwarty umysł. Normalnie ona oznacza i dla niektórych może to dokładniej oznaczać, że spotykacie kogoś, ale ten ktoś zupełnie inaczej się zachowuje, czy wygląda. Może być inny kraj, inna kultura, inna religia, inne zapatrywania. I tak nie wiadomo, jak hmm, na to spojrzeć. To nie jest ktoś, z kim byście chcieli chodzić, jak to się mówiło chodzić. Czy wejść w związek w przeszłości, ale ta wiadomość mówi mi otwarty umysł. Ponieważ to, że to nie jest dokładnie tak, jak sobie to wyobrażałeś, czy narysowałeś w myślach, to nie oznacza, że jest niewłaściwą osobą. Daj temu komuś szansę. Co dla niektórych bądź delikatnie i fajnie ze sobą. Dlatego, że zdaje sobie ktoś tutaj sprawę, że nic z tego nie będzie. Nic z tego związku, czy z tej nowej znajomości, bo kogoś poznaliście niedawno. Albo i byliście w związku przez 30 lat i nagle odkrywacie, że no niestety, ale hmm, nie ma miłości, czy. Nie ma chemii, nie ma porozumienia, nie ma o czym rozmawiać, nie ma nic wspólnego, płomień wygasł. Dla innych jest to wiadomość, miej otwarty umysł, bo jeżeli nawet myślisz, że to tak jest, że tu nie ma żadnej szansy, no to może należałoby porozmawiać szczerze ze swoim partnerem, partnerką, ok? Tak jak oni to robią tutaj, sobie usiąść i wyjaśnić pewne rzeczy. Bo może wcale tak nie jest. Może jest szansa. Może jest jakieś nieporozumienie. Teraz mamy i Słońce, i Merkury w znaku Skorpiona, a więc jest o wiele łatwiej ze sobą porozmawiać. I ja wiem, że ktoś powie, o Merkury się cofa, to już w ogóle się człowiek nie dogada. No, myśli się o wiele głębiej, Rozmawia się chcąc otrzymać prawdę i dojść do prawdy, więc jest to super czas na poważne rozmowy w związkach. Ok, tylko delikatnie, spokojnie, co dla niektórych widzę? No cóż, jest nieodwzajemiona miłość, bo ktoś jest uzależniony od kogoś lub czegoś. Ktoś ma zamknięte serce na miłość. Ktoś nie chce otworzyć się na miłość, bo wie, że jak się otworzy, to może być zraniony. Ktoś może być uzależniony od finansów, pieniędzy i od kogoś finansowo. Ktoś może tylko myśleć o pieniądzach. To może być jedna osoba. Mnie obchodzi tylko mój biznes, moje pieniądze, mój majątek. Więc nie otworzy serca, bo nie chce stracić tego, przegrać. <laughs> Ktoś może nie chce stracić wolności, no bo jak wejdzie w związek z drugą osobą, no to już ta wolność będzie ograniczona. Ktoś potrzebuje wreszcie spojrzeć strachowi w oczy. No to jest to zamknięte serce. A miłość to język wszechświata. A więc albo mamy strach, albo bezwarunkowo miłość, albo strach trzeci wymiar, bezwarunkowa miłość, wielowymiarowość. Więc gdzie jesteś? Może czas się określić. Ciągle się czegoś boisz? Bo jeśli tak, jesteś w trzecim wymiarze. To jest najlepszy test. Czas otworzyć miłość, czas otworzyć się na miłość bezwarunkowo. Możesz zdobyć związek, jak, jakiego pragniesz. A więc czas otworzyć tę klatkę tutaj, te drzwi tego więzienia. to sam sama uwięziłeś to swoje serce i zacząć kochać. I przestać się bać. I spojrzeć prawdzie w oczy, bo on nie patrzy. On nawet nie chce patrzeć. On wszystko sobie już ustawił, jak widzicie. Tak ma być. Tak, nie inaczej. Ja nie chcę niczego innego. Ja nie chcę być zraniony. Ja nie chcę być oszukana. No, czas się od tego, kochani, wyzwolić. Otworzyć tę klatkę. Niech serce lśni. Pokochać kogoś. To są lekcje. Nie ma błędów. Wszystko są lekcje. Urodziliśmy się po to, żeby się ich nauczyć, a więc nie zamykajmy się przed nimi. Kto powiedział, że lekcje będą niedobre? Myśl, że zasługujesz na coś y, wspaniałego, pięknego. Bądź w tej cudownej energii o jak najwyższej wibracji i wszystko będzie ok. Kochani, życzę absolutnie wspaniałego dnia, Buziaczki i pa.